Daveson, przyszedł czas. Wiem. Przyszedł czas na to, żeby zrobić napad. Wiem o tym, zdaję sobie z tego sprawę. Jesteś gotów? Jestem gotów. To dobrze. Przygotowałem broń. Pierwsza akcja szemranych typów. To właśnie dzisiaj zrobimy napad na sklep spożywczy po to, żeby mieć jakieś pieniądze. Ja wiem, że ty nie masz pieniędzy za dużo, więc w dzisiejszym odcinku pomogę ci zdobyć trochę pieniędzy, żebyś mógł w końcu wyrwać się z tego motelu i kupić własny dom. To jest miłe. To jest naprawdę bardzo miłe. To jest bardzo miłe, ja wiem, ale stary, musimy na samym starcie pójść się jakoś do tego przygotować, bo aktualnie no nie możemy zrobić napadu, stary, w naszych ciuchach. Musimy przyjść w inne ciuchy, a takie ciuchy czekają na nas w naszej bazie szemranych, prawda, rock'n'rollowców. Gdzie jest moje auto? Ej, kto mi ukradł moje auto? O, kosiarka. No nie, kosiarką nigdzie nie zajedziemy za bardzo. Czekaj, muszę wezwać mechanika, który przyjedzie moim autem. Halo, halo. Dobra, Dawidzie, mamy auto. Przywiózł mi mu mechanik. Lecimy w takim razie w stronę naszego jak to się nazywało? Nie bunkr. Naszej bazy. Naszego miejsca gangu, w którym będziemy przygotowywać się do tego napadu. Ja chciałbym... Przejdźmy koło sklepu, tylko teraz po cichu, bo... Chopie, jedziesz koło policji. Ja wiem, ale patrz, tu jest ten sklep. Tu jest ten sklep. Tam w ogóle jest jakaś kasjerka. Ale to potem, kurczę. My to chcemy obrawiać na pewno, jak jest jakaś kasjerka? A co ty? A co? Bez? Bez kasjerki? Znaczy, ktoś ci musi tą kasę dać, przecież oni kończą robotę, to zabierają rzeczy wszystkie stamtąd, nie? No dobra, no ale no to kasjerka, no to nie możemy poczekać, aż kasjer będzie. Nie, bo kasjerka jest bardziej bezbronna, jeszcze kasjer nam naklepie, to tak nie może być. Dobra, chodź tutaj na dół, musimy się przygotować do tego napadu porządnie. Zapraszam do naszej tajnej bazy, jesteś gotów? Dobra. Patrz. Ja chcę wpaść tak fajnie. Wow! Okay. Dobra, wpadamy do środka, stary. Mamy bronię. Znaczy, to są akurat repliki broni, ale przynajmniej będziemy udawać, że to jest broń. Jesteś... No, mam do stary takiego ślepaka. Tam są same ślepaki, no więc to jest. To strzela. To, tylko wydaje to są tak odgór, zwane. No, ale... Tak zwane kapiszony, ale teraz trzeba się przebrać, stary. Tam na górze w kartonie jest strój twój, weź go ubierz. Dobra, stary, przebrany? Przebrany, ja też jestem przebrany, stary. Dawaj. Tylko musiałem założyć kaptur na tą moją czapkę. Ona lekko prześwituje, ale mam nadzieję, że nikt się nie zorientuje, że to jestem ja. Więc musimy... Jesteś gotów na napad, stary? Ale czekaj, ja muszę jeszcze zobaczyć na kamery, bo tutaj to jest też ważna sprawa, żeby wiedzieć, czy tam się ludzie jacyś nie kręcą. Czy my w ogóle mamy... Stary, my mamy idealnie na kamerach to kobietę w tym sklepie. My jesteś... Patrz, zobacz. Serio? Zobacz sobie na kamery. Idealnie jesteśmy w stanie zobaczyć ją, która ona tam siedzi i pracuje. Jesteśmy w stanie zaplanować każdy szczegół tego napadu, stary, każdy. Czekaj, ja nie umiem... A widzę ją. No, o kurde. Stary, mamy wgląd we wszystko, tylko teraz musimy opracować konkretną taktykę. Ja proponuję, że robimy coś takiego. Wbijamy się do tego banku, czy banku, kurczę, do sklepu. Bank to jeszcze nie teraz, to jeszcze nie jesteśmy na to gotowi. Ale wbijamy się do tego sklepu i obrabujemy to. Ja idę do kasy, celuję bronią w tą kasjerkę, mówię, żeby dawała mi pieniądze. Ty w tym czasie bierzesz jakieś tam Doritos, jakieś jedzenie, żebyśmy mieli czym zagryźć i opić sukces, rozumiesz? Dobra. Jesteś gotów na tą akcję? Jestem gotowy chyba na tą akcję. Jesteś gotowy na tą akcję? Dobra, to czekaj, wychodzimy stąd. Niestety jest problem, nie stać nas na auto, więc musimy zrobić ten napad na piechotę, więc będziemy musieli uciekać też na piechotę. Więc mam nadzieję, że umiesz nie przyjechałeś biegać. Tutaj autem? No ale no nie mogę moim autem podjechać na napad. Jaki w tym problem? Nie, no duży problem, stary. Musimy podejść do tego sklepu, robimy napad normalnie i wracamy czekaj, później sobie, z powrotem. Człowiek na tam, no na to jest dobry pomysł, lepiej z nie biegać po ulicy. Ale stary, jest noc, więc pod osłoną nocy musimy zrobić ten przecudny napad, stary. Musi być wszystko. Tylko czekaj, na spokojnie, stary, jest. To jest ty chłopie, na spokojnie. No jasne, że na spokojnie, stary, ten napad nie może trwać 2 minuty. Trzeba to zrobić powoli. Dobra, czekaj, ja bym poszedł od boku. Bo ja chcę zaobserwować tą kasierkę, co ona tam będzie robić, wiesz? Żebym wiedział wszystko o niej. Ona w ogóle jest, stary, ubrana w jakąś spódnicę. Żeby nas nie osądzili o coś innego. Ej, ja w ogóle jestem wyższy od ciebie w tym Robloxie. Dlaczego tak się wydarzyło? Bo ja się ostatnio skurczyłem. Dobra, chodź. A, okej. Okay. Rozumiem, dobra, czekaj, przejdźmy tu. Jesteś gotów? Uwaga, chwytaj za broń. 3, 2, 1, 0. Halo, to jest napad! Halo! To jest napad, dawaj pieniądze! Pikawe! Dawaj pieniądze! Dawaj pieniądze! Ale ja nie mam żadnych pieniędzy, pomocy! No proszę, wyciągaj pieniądze z kasy! Pieniądze z kasy wyciągaj! Dawid, bierz Doritosy! Biorę Doritosy! Wyciągaj kasę! I rzuć! Worek pieniędzy, chcę tu widzieć worek pieniędzy! Worek pieniędzy wyrzucam! Co to jest worek? Co to jest za worek? Pieniądze mają być! To jest worek z zakupami, pieniądze! Torba z zakupami, już, ładuj! Ładuj torbę z zakupami, rozumiesz? Zaraz będzie strony web. Już, chwila, muszę sprawdzić. Co ona robi, stary? Dobra, ej, ona nam zwiała w tym momencie, co ty robisz? Wziąłem tą torbę, stary. A, masz torbę. Mam torbę z pieniędzmi, stary. Ej, dobra, no to ją oszczędziliśmy, czekaj. Walić ją, walić, czekaj. Myślisz, czekaj, ja mnie tylko nastraszę jeszcze ślepakami. Dobra. Dobra,
Normalnie, rób hałas, tylko teraz nam to może policja... Stary, bo jest dzień. Robi się dzień. O kurde, szybko stary, zbieraj, dobra, uciekaj, uciekaj. Chowaj te pieniądze. Nie koło posterunku policji, stary, normalnie gdzieś bokiem. Dobra, idę, stary, no ale to... Kurde, najgorsze miejsce wybrałeś koło posterunku, no. No, bo ona wróciła. Ja nie wracam chyba po jeszcze więcej pieniędzy. Ty, bo ona ucieka. Ej, biegnie za nami! Dobra, zostaw ją! Policja! Nie! Jaka policja? Cicho bądź! Cicho bądź! Dobra, wracamy z powrotem, stary, wracamy, bo zaraz nas dojadą, policja nas dojedzie i... Bardzo dobrze. Chcesz mi je dać? Nie będę ci ich dawać. No ale, no bo ja jestem... Ja obmyśliłem tą akcję, ale podzielimy się, oczywiście. Chodź tutaj. Mam nadzieję! No wiadomo! Mój wpływ był równie warty, co twój. Dobra, chodź tu, bo nie ma czasu. Równy procent, bo jak nie, to się wpienie. Dobra, czekaj. O, też ty próbujesz, dobra. Dobra, chodź, szybko do bazy i robimy podział pieniędzy, podział majątku. Kurde, co jest? Musisz... Wręcz mi tą walizę, ja będę liczył. O kurde, co jest? Nie tak. Dobra, mamy torbę pieniędzy, stary, ja to będę teraz liczył. Stary, liczę te pieniądze i wychodzi na to, że to jest to, co ci się należy za ten napad. To no chyba sobie robisz, to torba była, jak ty żeś to policzył? Nie no, ja... To jest, ale to jest właśnie połowa z tego, co była w torbie. Ja drugą mam tutaj. Przecież ty sobie jaja, to jest ja 50%? No ja sobie tak. Tak? To ile było pieniędzy? No tyle, co ty masz, razy dwa. No chyba cię coś synek grzmoci. No nie co mnie grzmoci, no serio tyle było pieniędzy, no. Zaraz zamienię ten pistolet w prawdziwy, przecież widzę, że mnie oszukujesz, była cała torba dobra, pieniędzy, dobra, a mi to pokazujesz... Dobra, masz jeszcze to. No ja do pora, stary, no nie, no. Kurde, wiedziałem, że ty oszukujesz, kurde, no. Stary! Tak to wygląda, no. Nie wychodź stąd, no kurczę, oni tu mogą być na zewnątrz. Dawaj do środka, sporo. Kurde, przecież chłopie, no jesteśmy poszukiwani, no teraz tak, ale tu jesteśmy bezpieczni. Tu jesteśmy bezpieczni, póki to jest zamknięte. Nie, no, że mi równo nie zapłaciłeś, to jeszcze mnie narażyłeś na straty. Jak nie równo? Zapłaciłem ci równo, jesteśmy porówno podzieleni pieniędzmi. Dlaczego ty mnie tak oczerniasz, stary? Przed chwilą jeszcze, nawet przed napadem mówiłeś, że cały plan sam wymyśliłeś, więc pewnie większość to przygarnąłeś. Tak, oczywiście. Przynajmniej byś się przyznał, Ja nie jestem taki, ty pewnie byś tak zrobił. Takie coś, z całej torby pieniędzy. To jest ogromna ilość pieniędzy. Ja nie wiem, dlaczego ty wychodzisz, jak jesteśmy poszukiwani przez policję? Czy ty się nie boisz? Ja się idę przebrać, ja to mam gdzieś, człowieku. Nie będę z tobą rozmawiał. Zostałem oszukany. Nie zostałeś oszukany. Stary, czy ty za te pieniądze wiesz, ile kupisz? Ale to nie chodzi o to, co ja kupię. Tu miałoby być równe uprawnienia, a nie jakieś tutaj chamstwa. Ale ja mam tyle samo, co ty. Nietolerancyjne chamstwa. Ta, tyle samo. No tyle jasne, samo. Że tak. Tyle samo. Ciekawa sprawa. Ja sobie to sam zweryfikuję na twoim odcinku. Nie będziesz mnie w konia robić. Ale wiesz co, smutno mi jest, że tak mówisz. Cała że... torba pieniędzy, sam niosłem tą torbę pieniędzy, a ty mi dajesz kurde. Ale tam na 10%. Dole były cegły! Cegły! No na dole były cegły, dobra, ja człowieku, mówię. Niosłem sam tą torbę, człowieku. Wiesz, no nie słyszałeś cegieł, jak się obijały jedno o drugie? Nie było żadnych cegieł, człowieku, ty jesteś jakiś niepoważny. No wszystko wziąłeś sobie do tego sejfa. Dobra, nie, naprawdę. Nie no, stary, cała torba pieniędzy, a ty mi dajesz jakieś 3 banknoty. Nie, dobra, wiesz co? Widziałem tą torbę, co ty miałeś. No, no i tak jesteś, kurde. Dobra, wiesz co, nie chcę mi się z tobą gadać, wracam do domu. To już jest przesada, że ty mnie tak oczerniasz. Masz tam swoją dolę, trzym się pozdro. Ta torba była pusta. Ta torba, no oczywiście, tak. Te torby też były cegły. Kopernik też była kobietą. Dobra, ja wracam do domu, trzym się. Dobra, widzowie, udał się napad. Mamy pieniądze, mam nadzieję, że mnie teraz tutaj nikt nie dojedzie. Ja wracam na chatę, bo ja muszę przynieść te pieniądze. Ej, ta kasjerka dalej tam biega koło tego sklepu. Ja nie, musimy szybko uciec na chatę. Mam nadzieję, że nikt mnie nie dojedzie. Nigdzie policji nie widziałem, więc możemy czuć się bezpiecznie. Tak mi się wydaje, ale czekajcie, ja tutaj zaparkuję sobie. Nie otwieram garażu, nawet tak po prostu. Wchodzę do domu i liczymy pieniądze, bo słuchajcie, muszę wam powiedzieć szczerze, że no nie dałem mu wszystkiego. Jak widzicie, mam tutaj jeszcze torbę pieniędzy pełną, ja tylko troszkę wyciągnąłem ze środka, no bo kurczę, opracowałem cały plan na ten wypad, opracowałem wszystko tak naprawdę, no i nie wyobrażam sobie, żebym ja teraz tutaj miał komuś oddawać całe te moje pieniądze. Ja tutaj do sejfu to wkładam, bo tutaj te pieniądze też powinienem do sejfu włożyć, więc wkładamy to do sejfu. Ja już jestem bogaty, ja za to pewnie kupię jakieś fajne rzeczy, tylko nie mówcie nic Dawidowi, bo on nie powinien wiedzieć. Ja opracowałem cały plan, mi się te pieniądze należą jak psu Micha, więc wiecie o co chodzi. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej odcinków, zrobienia napadów na jakiekolwiek miejsca w Roblox, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wbijajcie do Dave'a oczywiście na kanał, linki są w opisie. Trzymajcie się, pozdro, pa pa!